Cześć, ten film chciałem już nagrać bardzo, ale to bardzo dawno temu. Poniekąd jest on pewnym rozwinięciem takiego filmu pod tytułem Czy jesteś przedsiębiorcą, czy płaczkiem, który kiedyś już na tym kanale nagrałem. Dziś będzie o gnuśności, bo bardzo lubię takie określenie, które jest określeniem z przypowieści Pana Jezusa, a mianowicie to określenie sługo zły i gnuśny. To jest to określenie, które Pan kieruje wobec sługi, któremu dał jakiś kapitał pod zarządzanie. Sługa niezbyt się wywiązał. No i po powrocie Pan stwierdził, że kurczę, jednak sługa zjechał poniżej benchmarku. Dwóch pozostałych sług było skuteczniejszych w działaniu. No a ten miał do niego zarzut w zasadzie o brak działania. No i teraz warto, słuchajcie, się pochylić nad tym, jakie to może mieć przełożenie na nasze życie, jeżeli jesteśmy przedsiębiorcami, a jak wiecie z innego z kolei filmu, w zasadzie to każdy z nas jest przedsiębiorcą, no bo każdy z nas ma różne talenty, które powinien pomnażać. W Ewangelii jest najpierw mowa o tym, zwróćcie uwagę, już tutaj patrzę, ich jest ten sługa, który zwraca Panu jego własność, nie podjął żadnego ryzyka i odrzekł mu Pan jego. Sługo zły i gnuśny, wiedziałeś, że chcę rządzić tam, gdzie nie posiałem i zbierać tam, gdzie mnie rozsypał. Powinieneś więc był oddać moje pieniądze bankierom, a ja po powrocie byłbym z zyskiem odebrał swoją własność. Innymi słowy, on mówi: nie podjąłeś żadnego ryzyka, to mogłeś, kurczę, chociaż podjąć najmniej ryzykowne działanie. Najmniej, bo oddanie kasy bankierom to jest najmniej ryzykowne z ryzykownych działań. A ja po powrocie byłbym odebrał zyskiem swoją własność. A więc zwróćcie też uwagę na to, że coś ma być z zyskiem, to jest w ogóle oczywiste. Tak? Rozwój jest w ogóle czymś oczywistym, co ma być. Dlatego odbierzcie mu ten talent, a dajcie temu, który ma 10 talentów. Każdemu bowiem, kto ma, będzie dodane, także nadmiar mieć będzie. Temu zaś, kto nie ma, zabiorą nawet to, co ma. I teraz, a sługę nieużytecznego, po pierwsze nowe określenie, zły i gnuśny, i jeszcze nieużyteczny, wyrzućcie na zewnątrz, w ciemności. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Zwróćmy uwagę, że sługa, który nie podjął ryzyka, bo to jest zarzut do tego sługi, niepodjęcie ryzyka, jest określony jako zły. Zły. Jest określony jako gnuśny i jako nieużyteczny. No tak, nieużyteczny z tych wszystkich określeń jest najbardziej zrozumiałe. Gnuśny, no to już jest staropolszczyzna, nie? Ale gnuśny według słownika PWN-u oznacza niechętny do działania, taki, w którym nic się nie dzieje, apatyczny, bezczynny. No ale jest jeszcze, słuchajcie, w zasadzie to najmocniejsze określenie, pierwsze, zły. Kurczę. Brak podjęcia ryzyka jest określony przez bohatera przypowieści Pana Jezusa, który no, symbolizuje tu Pana Boga na sądzie ostatecznym, jest określony jako, w jego słowach, ten brak działania, brak ryzyka jest określony jako zły. Kurczę, zło to my zwykliśmy utożsamiać, no nie wiem, no, z grzechem, tak? Z jakimś... Z podjęciem aktywności, która jest grzeszna. A tutaj zwróćcie uwagę, że brak działania, brak rozwoju, brak generowania profitu, brak podjęcia ryzyka jest określany mianem zła. No, to jest, uważam, bardzo mocne i warto na to zwrócić uwagę, tym bardziej, że no, zwróćcie uwagę na to, jaka jest sankcja. Wyrzućcie go tam, gdzie będzie płacz i zgrzytanie zębów. No, nic gorszego niż taka banicja chyba jednak nie istnieje. I teraz skonfrontujmy to z takim stereotypowym podejściem przedsiębiorcy albo menadżera, dla którego ważna jest wiara, wartości i tak dalej. No to staje nam przed oczami najczęściej absolutnie asekuracyjna postać, która mówi: firmę to mam po to, żeby dzieci i żona miały co do gara włożyć, a nie po to, żeby coś ryzykować i podbijać świat, albo w pracy to ja jestem tylko po to, by mieć za co pojechać z rodziną na wakacje i mieć na szkołę dla dzieci. Nie marzy mi się jakaś mega turbo wielka kariera, no bo przecież zatracę się w tym ze szkodą dla Boga, dla rodziny i tak dalej. A co jeżeli da się to wszystko zrobić w taki sposób, że się w tym nie zatracisz? A co jeżeli Richard Branson, który ma 300 firm, nie pracuje w każdej z nich tak jak ty w swojej jednej malutkiej? Dlaczego nie pracuje? No bo ułożył to inaczej. Po prostu zajechałby się na śmierć, gdyby w każdej z tych 300 firm miał pracować tak jak ty w tej swojej jednej. A może po prostu brakuje ci kompetencji, a może brak hojności, brak ofensywności, brak kompetencji okrywasz takim słodkim pierdzeniem o tym, że tobie to tak naprawdę zależy na rodzinie i tak dalej. No właśnie, bo ten pan, który przyjdzie, to nie powie: no sługo, dobry, ale herlawy, no zabrakło ci odwagi, dobra. Nie, będzie sługo zły i gnuśny, a następnie wyrzućcie tego sługę nieużytecznego. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Tak będzie. Więc nagrywam wam ten film po to, żeby uświadomić ci, że twoje aspiracje są ważne, że twoje powołanie jako przedsiębiorcy to też jest powołanie do rozwoju, do przynoszenia profitów. I być może jesteś nie w tym miejscu rynku, gdzie powinieneś. Może nie powinieneś być przedsiębiorcą. Jeżeli masz być dziadem, jak o tym wspominałem w filmie, gdzie święty Josemaria Escriva o tym mówił, no może nie powinieneś być lub nie powinnaś być przedsiębiorcą, bo nie jest to po prostu dla ciebie, nie masz do tego osobowości. Ale jeżeli masz, to sorry, masz być jak najlepszy, jak największym przedsiębiorcą. Twarda to mowa, ale jestem głęboko przekonany, że tak właśnie powinno być. Napisałem na ten temat e-booka Katolicy miliarderzy, dlaczego nie ma ich w Polsce i dlaczego ich tak bardzo potrzebujemy. Może to być dobra inspiracja dla ciebie. Wielu czytelników mi za niego podziękowało, więc polecam ci, rzuć na niego okiem. No i tyle, Nie zachęcam cię do wstąpienia do towarzystw biznesowych, bo jeżeli się odnajdujesz w opisie sługi złego i gnuśnego, to najpierw nad sobą popracuj i dopiero potem się do nas zgłoś. No chyba że chcesz popracować wspólnie nad sobą, to tak, tam spotkasz przedsiębiorców, którzy chętnie ci pomogą przestać być sługą złym i gnuśnym, ale ty musisz chcieć. Na koniec polecę ci jeszcze kilka filmów innych z mojego kanału, które mogą być dla ciebie rozwojowe. Dzięki i do zobaczenia. Jeżeli to, czym mówię, jest dla ciebie inspirujące, zostaw komentarz, daj kciuka w górę, zasubskrybuj kanał. Może dzięki temu stworzymy największy kanał inspiracyjny, biznesowy, katolicki, konserwatywny na polskim YouTubie. Tego nam życzę. Dzięki, cześć.